Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś kontynuujemy serię letnią. Ostatnio opowiadałam Wam o bezpiecznych, suchych olejkach do opalania z wysokimi filtrami, a dziś przedstawię Wam propozycje dla tych osób, które pisały w komentarzach, że jednak wolą konsystencję lekkich mleczek, lotionów do ciała. Najlepiej, żeby były one w opakowaniach z atomizerem, czyli takie aplikacji sprayowej, jak ja to nazywam, równie bezpieczne, z fajnymi składami. Także dzisiaj przedstawię Wam cztery moje propozycje. Wśród tych czterech propozycji jest również jedna dla osób, które lubią korzystać z pielęgnacji naturalnej, szukają właśnie tego typu filtrów, które są również bezpieczne i które zawierają filtry mineralne. Także od razu zabieramy się za przegląd. Pierwszy kosmetyk, który Wam dzisiaj polecę, to będzie znowu marka Avène. Ale tym razem będzie to preparat właśnie w bardzo ciekawym opakowaniu, ponieważ mamy tutaj spray i marka wykorzystała taki typ opakowania, tej pompki, tego atomizera, że nie ma na nim nakładki, przez co też jest wygodne w użytkowaniu, bo często jest tak, że jak jesteśmy gdzieś na plaży, na pewno Wam się to wiele razy zdarzyło, jesteśmy gdzieś na plaży, jest piasek, jest woda, wyciągamy sobie taki filtr, mamy taką małą nakładkę na górze i spryskujemy się lub wyciskamy sobie stópki, to ta nakrętka, właśnie ta nakładka gdzieś tam nam może wypaść, ubrudzić się na przykład od tego piasku, od samego preparatu. Nie zawsze jest ona komfortowa, więc marka Avène wykorzystała tutaj bardzo ciekawe opakowanie, ale to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim to, że mam lekką formułę, która zawiera nowoczesne filtry. Nie ma tutaj absolutnie żadnych kontrowersyjnych filtrów i żadnych kontrowersyjnych substancji. Zaraz przedstawię Wam skład. Mamy tutaj preparat przebadany dermatologicznie, który może być wykorzystany do każdego typu skóry, zwłaszcza skóry wrażliwej. I uwaga, jest to taki produkt, z którego możecie korzystać Wy, ale również Wasze dzieci. Czyli można by powiedzieć, że jest to filtr w sprayu rodzinny. Mamy substancje, które będą chroniły przed promieniowaniem, czyli mamy tutaj wysokie współczynniki SPF. Produkt jest wodoodporny, co też jest bardzo ważne. I teraz zwróćcie uwagę, co ma w składzie. Jak widzicie na tablicy, ten skład jest dosyć pokaźny, ale to przede wszystkim dlatego, że nazwy tych wszystkich substancji promieniochronnych są dosyć długie. Ale uwaga, mamy tutaj przede wszystkim wodę termalną Avène. Mamy emolienty, mamy właśnie te nowoczesne filtry organiczne, glicerynę, olej słonecznikowy, humektanty, witaminę E, zagęstniki, substancje bazowe, nie ma zapachów i mamy wykorzystane bezpieczne konserwanty. Czyli widzicie, jest to naprawdę bardzo ciekawy produkt, bardzo fajnie skomponowany w laboratoriach Avène. I tutaj też muszę zaznaczyć, o czym mówiłam w poprzednim filmie, że marka tworzy swoje produkty z poszanowaniem dla środowiska wodnego. Więc jest to taki preparat, który spokojnie możecie używać bez obawy, że gdzieś tam te cząsteczki filtrów i nie tylko znajdą się w wodzie, będą źle wpływały właśnie na te organizmy, które tam żyją sobie w tej wodzie i nie tylko. Także tutaj mamy kolejną świetną informacje, produkt biodegradowalny, wodoodporny, wysoka ochrona, świetne filtry, bardzo dobry skład dla całej rodziny i szukajcie go na promocjach, bo bardzo często można go kupić w świetnej cenie. Kolejny kosmetyk, który Wam przedstawię, jest dosyć drogi, ale moi drodzy, jest to znowu marka Caudalie. I znowu mamy tutaj bardzo dobry filtr ochronny. Tutaj opakowanie jest już takie standardowe z tym atomizerem, więc rozpylamy sobie produkt na całym ciele. Dodatkowo posiada funkcje nawilżające, a zaraz zobaczycie w składzie, co tam takiego ciekawego się znajduje. Mamy wysoką ochronę, czyli faktor 50. No i też nie ma w składzie żadnych kontrowersyjnych filtrów, moi drodzy. Nie ma w składzie żadnych kontrowersyjnych substancji, jakichś, nie ma alkoholu, nie ma parabenów, nie ma parafiny, olejów mineralnych itd., itd. Jest to bardzo fajnie skomponowany kosmetyk, który sprawdzi się również przy każdym typie skóry, ale tutaj mamy już zapachy. I w ogóle cała ta linia słoneczna od marki Caudalie bardzo podobnie pachnie. To jest taki wiosenny, przyjemny, ciepły zapach. Opowiadałam Wam już o tym w tym filmie o
suchych olejkach i tutaj znowu mamy duże, wygodne opakowanie, mamy lekką formułę, która się absolutnie nie bieli, nie klei. To samo jest w przypadku filtra od marki Aven. No i dobra, to teraz zerknijmy sobie na skład. W składzie tego filtra znajdziecie przede wszystkim wodę, emolienty, wodę winogronową, nowoczesne filtry organiczne, glicerynę, związki zapachowe, bezpieczne konserwanty, humektanty, wyciąg z winogron, wyciąg ze świerku, sok winogronowy, witaminę E oraz zapachy. Ten filtr wyposażony jest właśnie w fajną ilość emolientów, humektantów, które będą dawały nam ten efekt nawilżenia, ale co jest bardzo ciekawe i też na pewno wpływa na cenę tego kosmetyku, to zawartość różnego rodzaju substancji, z których korzysta marka Caudalie, czyli tych wyciągów z winogrona, z winogronów, wody winogronowej, które jak wiemy mają bardzo dużą ilość polifenoli, a polifenole są to świetne antyoksydanty, więc będą wspomagały również działanie tych filtrów, które znajdują się w tym produkcie, wymiatały wolne rodniki, czyli mamy tutaj też takie działanie przeciw fotostarzeniu się. Naprawdę bardzo ciekawy filtr, w ogóle cała ta linia jest genialna, świetnie opracowana, biodegradowalne składy, żadnych substancji kontrowersyjnych, poszanowanie dla środowiska wodnego, bardzo dobre substancje aktywne i bardzo dobre filtry. Kolejny kosmetyk, który Wam polecę, jest to tym razem marka polska, czyli Inimini. Jest to bardzo ciekawa marka. Ja w ogóle muszę zrobić chyba na jej temat odrębny film tutaj na kanale. Ma bardzo fajne produkty w ofercie, zwłaszcza dla dzieci i dla kobiet w ciąży, dla kobiet karmiących. No i właśnie ten filtr, który Wam teraz przedstawię, jest to filtr, który będzie propozycją dobrą dla każdego z Was, dla osób, które lubią filtry mineralne w składzie, dla kobiet w ciąży, dla kobiet karmiących. Filtr, który jest również wodoodporny, ma bardzo fajne opakowanie, czyli znowu mamy ten atomizer, mamy spray, bardzo ładnie rozprowadza się na skórze. No i zobaczcie, co takiego ciekawego ma w składzie. Moi drodzy, tutaj bazą w tym produkcie będzie emolient i tych emolientów trochę, zresztą zauważycie, że jest. No i właśnie, emolienty. Mamy dwutlenek tytanu, czyli ten filtr mineralny, który będzie nas chronił przed promieniowaniem. Mamy ochronę SPF 50. Mamy również olej z nasion bawełny, olej z pestek malin, witaminę E, olej ze słonecznika, związki zapachowe i substancje bazowe. Skład jest krótki, ale bardzo fajnie opracowany, bo te olejki, które znajdują się w składzie, będą wspomagały działanie filtra, tej substancji promieniochronnej. Dzięki czemu marka uzyskała wysoką ochronę SPF 50. Ale tak jak mówię, to jest propozycja też dla osób, które lubią produkty bardziej naturalne, takie, które nie zawierają filtrów chemicznych, ale nie mają, co jest najważniejsze, żadnych substancji kontrowersyjnych w składzie. I ten filtr od marki Inimini myślę, że będzie dla Was bardzo ciekawą propozycją. I na zakończenie dzisiejszego filmu właśnie ta propozycja dla osób, które sięgają po kosmetyki naturalne. Jest to filtr, który również ma wysoką ochronę. Filtr, który jest wodoodporny, biodegradowalny, ekologiczny, ma bardzo naturalny skład, co zaraz zobaczycie. Tyle tylko, że tutaj muszę zaznaczyć przy tym filtrze, że on może brudzić ubrania ze względu właśnie na zawartość tego filtra mineralnego, więc najlepiej stosować go już na plaży, kiedy jesteście w kostiumie, nie musicie się ubierać. Tak jak powiedziałam, jest to filtr wodoodporny, biodegradowalny, nie ma w nim żadnych substancji kontrowersyjnych, żadnych filtrów kontrowersyjnych, żadnych substancji, innych substancji kontrowersyjnych, których moglibyście się obawiać. Jest ekologiczny, może być również wykorzystywany przez Was, przez Wasze dzieci, czyli znowu tutaj mamy taki produkt, który można by powiedzieć, że jest kosmetykiem rodzinnym. No dobra, teraz zatrzymamy się przy składzie. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, to skład będzie najkrótszy ze wszystkich, które Wam dzisiaj pokazałam. Patrzcie na to, mamy tutaj emolienty, mamy dwutlenek tytanu, czyli właśnie ten filtr mineralny, mamy olej rzepakowy, skwalan, witaminę E, olej żożoba, olej sojowy, olej z oliwek, olej z wiesiołka i zapachy. I tyle, słuchajcie. Nic więcej tutaj nie ma, ale bardzo fajnie skomponowany skład, bo znowu mamy to samo, co w przypadku marki Inimini. Mamy dwutlenek tytanu, czyli ten filtr mineralny. Zaznaczam, nie jest to filtr w cząsteczkach nano, ani w jednym, ani w drugim przypadku. I
mamy substancje, które będą wspomagały działanie tego filtra, przez co też będziemy mieć wysoką ochronę przed promieniowaniem. Ale dodatkowo tutaj w tym filtrze mamy takie olejki, które będą również nawilżały naszą skórę, które będą ją natłuszczały, przez co też będzie taki efekt, będziecie odczuwać ten efekt, że to nie jest filtr, który momentalnie się wchłania, który momentalnie pozostawia taką suchą skórę i przez co też, tak jak zaznaczyłam wcześniej, może delikatnie brudzić ubrania, zostawiać takie białe plamy. Więc trzeba tutaj nim dobrze pracować, dobrze go rozsmarowywać, ale skład, kompozycja, formuła jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Także moi drodzy, dzisiaj krótki film, ale za to treściwy. Cztery świetne propozycje dla osób, które nie lubią olejków, nie lubią takiej formy produktów do opalania, dla osób, które mimo wszystko chcą uzyskać tę wysoką ochronę przed promieniowaniem, chcą dobrze chronić swoją skórę, dla osób, które mają wymagania, że tak powiem, czyli muszą to być preparaty, które nie zawierają substancji kontrowersyjnych, które są odpowiednio przygotowane dla poszanowania środowiska wodnego, które są biodegradowane, które sprawdzą się w przypadku całej tak naprawdę rodziny, bo są to preparaty dosyć drogie. Nie są to oczywiście filtry, które dostaniecie w drogerii, na półkach w drogerii, ale możecie je wykorzystać dla całej rodziny, czyli tak naprawdę jeden produkt na kilka osób, świetne rozwiązanie i macie zabezpieczenie na wasze wakacje, na wyjazd, na jakiś urlop i nie tylko. Oczywiście piszecie mi w komentarzach pod moimi filmami, że chcecie bardzo dużo różnych tematów, bo dopytujecie mnie o filtry dla skór mieszanych, o filtry matujące, dopytujecie mnie o samopalacze z marek selektywnych. Słuchajcie, ja staram się wszystkie filmy dla was przygotować, będę je tu sukcesywnie wam wrzucać na mój kanał i publikować, także mam nadzieję, że ten dzisiejszy film was zainteresował, zaintrygował, coś ciekawego dla siebie znajdziecie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!